Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni. Ja mam na imię Emilia i dzisiaj przychodzę do Was z filmem o odchudzaniu na nutę turecką, czyli o tym, jak odchudzają się Turczynki. Skąd taki temat? Przez całe ferie objadałam się i czuję, że muszę coś ze sobą zrobić. Muszę schudnąć, ale to nie tylko. Przez te ferie się objadałam. Objadałam się przez cały rok, bo jak spojrzycie na moje filmy z zeszłego roku, z grudnia, z listopada, to widzicie, jaka jest różnica w moim wyglądzie. A więc ja akceptuję siebie jak najbardziej, ale uważam, że powinnam wrócić do mojej zdrowej diety, a dzięki temu, że Wam o tym opowiadam, bardziej się mobilizuję. Od tygodnia, nie, przepraszam, od 5 dni jestem na detoksie, moim własnym detoksie, o nim Wam teraz opowiadać nie będę. Muszę tylko Wam przypomnieć, że każda dieta powinna być przeprowadzana pod kontrolą lekarza, dietetyka, bo to, co dla mnie jest odpowiednie, dla Was może nie być odpowiednie, więc nie stosujcie tej diety, o której ja będę opowiadała. Bez wcześniejszego kontaktu z lekarzem dietetykiem. O, w końcu się wysłowiłam. A więc zaczynamy. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że byłam w szoku, kiedy zobaczyłam dane z roku 2022, czyli z tego roku. Ponad 56% społeczeństwa tureckiego ma nadwagę albo jest otyłe. To jest dla mnie szok, po prostu szok. Co druga osoba jest otyła albo ma nadwagę. To jest niewyobrażalne. Jeszcze w zeszłym roku, co trzecia, w tym roku już co druga. Niesamowite. A mają kogoś takiego jak Canan Karatay. Kto to jest? Canan Karatay. To jest kardiolog, lekarka, kardiolog, która może nie wynalazła, a zaadoptowała na do realiów tureckich dietę. Dietę, którą można ogólnie powiedzieć, że to jest dieta low carb, czyli z małą ilością węglowodanów, ze zmniejszoną ilością węglowodanów. Dieta po to, żeby schudnąć i ogólnie dieta, czyli takie zdrowe odżywianie na całe życie. Ale muszę Wam powiedzieć, że na początku, kiedy, dobra, jakieś 10, nie, może mniej, może 7 lat temu, kiedy pierwszy raz w telewizji pokazała się Canan Karatay i zaczęła opowiadać o swojej diecie, chyba większość Turków ją wyśmiała, bo Canan Karatay powiedziała, że żeby zdrowo żyć, żeby być zdrowym, Turcy muszą zrezygnować z białego pieczywa, z białej mąki i wszystkich przetworzonych produktów, które możemy kupić w markecie. Kurciu, przeszkadzasz mi. Hej, wydajesz dziwne dźwięki. Kota mam oczywiście obok tutaj, ale nie będę go Wam pokazywać. Też powinien schudnąć trochę, ale nie wiem, jak można odchudzić kota. Wracam do tematu. A więc Canan Karatay zaczęła opowiadać o tym, jak powinni się odżywiać Turcy, żeby być zdrowi, żeby właśnie schudnąć. Zanim społeczeństwo tureckie zaakceptowało jej teorię, minęło bardzo, bardzo dużo czasu, dobrych kilka lat, ale uważam, że teraz właśnie dietetycy, duża część przynajmniej dietetyków powiela jej dietę albo modyfikuje na własny sposób, ale właśnie główne zasady dietetyczne są oparte, moim zdaniem, właśnie na diecie Karatay. Co głosi dieta Karatay? Jakie są jej zasady?
Przede wszystkim, tak jak mówiłam, wszystkie produkty przetworzone, rafinowane mają zniknąć z naszych stołów. Olej, margaryna, biała mąka, makarony, biały chleb. Wszystko, wszystkie produkty, które zawierają dużą ilość glutenu, bo Jan Ankaratai uważa, że gluten jest naszym wrogiem. Ale gluten w produktach właśnie przetworzonych, w produktach rafinowanych, ale nie gluten, który mamy na przykład w mąkach produkowanych z pszenicy starej, antycznej, na przykład samoprzy czy karakulczyk, bo ta pszenica jest to pszenica z niewielką ilością glutenu. Nie zaleca jej się dla osób z celiakią, ale zaleca się ją dla osób z nietolerancją glutenu. Wiele osób właśnie, które ma nietolerancję glutenu może jeść produkty moczne właśnie z mąką z samoprzy. Czy wy możecie taką mąkę jeść, czy nie? Jeśli macie nietolerancję glutenu, to musicie sami sprawdzić. Właśnie do tego potrzebny jest lekarz i odpowiednia dieta. Tak więc sami w żadnym wypadku. Jak wygląda dzień? Momencik. Jak wygląda dzień z dietą Karataj? Posiłki. Zaczynamy od śniadania, które w zależności od tego, na którą godzinę idziemy do pracy, jest od 7, 8, 9, to wszystko zależy od nas, ale śniadanie Jan Ankaratai to jest teraz w Turcji, jak powiemy, chce śniadanie Jan Ankaratai, to chyba nie ma takiej osoby, która by nie wiedziała, co pojawi się na talerzu. Jajka przede wszystkim, 2. Do tego oliwki, nawet 10 czy 13 oliwek. Ser. Biały, ale musi to być ser leżakujący, czyli albo feta, oryginalna feta, nie ta feta z pudełeczka taka, którą możecie kupić w polskich sklepach, czy süzme peynir, który udaje fetę, albo no, wiele osób uważa, że to jest feta, ale to feta nie jest feta, to jest ser rodzaju ezine, tutaj w Turcji ezine. Tulum też jest takim serem leżakującym, albo inne sery, ale właśnie muszą być to sery leżakujące, które przeszły fermentację. Uległy fermentacji. Najlepiej, żeby leżakowały co najmniej 6 miesięcy. Do tego zielenina, na przykład rukola, natka pietruszki, koperek, mięta czy rzeżucha, którą mamy tutaj w Turcji, i pomidor, ogórek, jeśli jest lato, a zimą na przykład marchewka albo rzodkiewka. Chciałam zauważyć jeszcze, bo zapomniałam powiedzieć, że Jan Ankaratai zaadoptowała tę dietę właśnie specjalnie dla Turków, żeby mogli jeść sezonowo, żeby mogli używać produktów regionalnych. W tej diecie ma nie być produktów zagranicznych na przykład. Tak jak w Polsce owsianka jest daniem, które jest daniem dietetycznym i duża część osób je właśnie owsianki na śniadanie, tak w Turcji już inne osoby, inni dietetycy, owszem, proponują jedzenie na śniadanie owsianki, ale Jan Ankaratai w żadnym wypadku. Muszą być jajka, ser, oliwki, zielenina i warzywa. Jajka mogą być gotowane, może być omlet, mogą być jajka sadzone, albo w jakikolwiek sposób chcecie je przyrządzić, ale muszą być jajka najlepiej. Kajsy kywamy, czyli takie na miękko, ale nie płynne. Takie średnio twarde, czyli średnio miękkie. Średnie.
Co jeszcze? Jeśli chodzi o śniadanie, herbata jak najbardziej może być. Obiad. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia, tak jak Turcy, rano śniadanie i wieczorem obiad, kolacja, to jak najbardziej dwa posiłki nam wystarczają i takie śniadanie z niewielką ilością węglowodanów, właśnie oparte na białku, wystarczy nam, da nam sytość aż do wieczora. I obiad, kolacja powinna nam wystarczyć. Po takim śniadaniu nie skacze nam insulina, nie mamy tych skoków insulinowych, więc syci powinniśmy być przez 6 do 8 godzin, ale jeśli nie wytrzymamy do obiadu kolacji, Janan Karataj mówi, że jak najbardziej możemy zjeść obiad. Obiad może składać się z dwóch dań, na przykład zupy i jakiejś potrawki warzywno-mięsnej albo surówka i mięso grillowane. Najważniejsze, żeby nie było w niej warzyw, które mają wysoki indeks glikemiczny. No i oczywiście produktów mącznych, czy ogólnie produktów, które zawierają cukier, czyli mają ten indeks glikemiczny wysoki. Makaron czy ryż odpada całkowicie, czyli dla Turków to też ogromny problem, ogromne wyzwanie, no bo makaron w Turcji to jest podstawa jadłospisu, tak? Pilaw też, ale Canan Karatay mówi, że jeśli musicie jeść pilaw, no to zjedzcie bulgur, bo jest zdrowszy. Więc bulgur pilaw też jak najbardziej, albo bulgur z samoprzy, czyli sies bulgur, tak? Sies to samoprza, więc po prostu możemy wymienić zwykły bulgur na bulgur z samoprzy ze zmniejszoną ilością glutenu, jeśli mamy nietolerancję glutenu. Obiad, kolacja tak samo może przypominać obiad, czyli zupa, jakaś potrawka warzywno-mięsna albo warzywna z oliwą z oliwek i surówka. Możliwość dań mamy przeogromną, bo tak naprawdę kuchnia turecka jest tak różnorodna. Potrawy z warzyw, wszystkie potrawy z warzyw z oliwą z oliwek, czyli zejtinyağlı, możemy jeść. Jedynie ryż wymieniamy na bulgur. Na przykład dolma, jak najbardziej, tylko że z bulgurem. Potrawy mięsne również. Naprawdę wachlarz dań, jakie możemy jeść, jest przeogromny. Tak jak mówiłam, rezygnujemy jedynie z ryżu i makaronów. Co z burek, czy simitami, czy poacza, czy wszystkimi innymi potrawami mącznymi, które uwielbiają Turcy, które są przepyszne i królują w kuchni tureckiej? Canan Karatay ich zakazuje, ale tak jak mówiłam, możemy je sobie robić, przygotować je możemy sami, z mąki, która ma zmniejszoną ilość glutenu. Taką mąkę możemy używać. Oprócz tego Canan Karatay poleca jówkę. Zamiast chleba poleca jówkę, to się nazywa kurujówka, czyli to jest taki placek z mąki, wody i soli. To jest bardzo cieniutki placek, jest tam naprawdę mało tej mąki. I ogólnie taka jówka wykonywana jest z mąki takiej nierafinowanej, nieprzerobionej, niecałkowicie białej. Więc jest to zdrowsze wyjście zamiast właśnie tego białego pieczywa, które używają przeważnie Turcy. Muszę Wam powiedzieć, że dzięki Canan Karatay
Obecnie mamy w Turcji możliwość kupienia chleba podobnego do chleba polskiego. To ona zapropagowała, zachęciła do jedzenia chleba właśnie na zakwasie. Jeśli musicie jeść chleb, to jedzcie, ale chleb musi być właśnie z tej mąki karakolczyk albo sies, samoprzy. I najlepiej, żeby był on na zakwasie. Fermentacja musi być, także naprawdę teraz mamy wybór różnego rodzaju chleba, ale oczywiście ja mówię o Izmirze, Stambule, Antalii czy innych takich większych miastach, bo kiedy byłam w Sivasie, niestety w Sivasie nie wiedzą, co to jest, albo wiedzą, ale nie mogą kupić chleba samoprzy, nie mogą kupić chleba właśnie z tej mąki ze zmniejszoną ilością glutenu. Tam jedynie jest jówka. Mogą, to znaczy jest biały chleb, ale zdrową alternatywą dla nich jest jedynie jówka. Wam pokażę książkę, którą czytałam. Bardzo lubię i polecam. To jest książka właśnie napisana przez Janan Karatat i to jest mnóstwo przepisów na różne potrawy, właśnie, które możemy jeść, będąc na jej diecie, jako pieczywo zastępcze dla pieczywa zwykłego, dla zwykłego chleba. Janan Karataj proponuje chlebek z soczewicy. Przepis na taki chlebek z soczewicy ja Wam wstawię w opisie filmu. Ja taki chleb robiłam. I przepis na taki chleb właśnie mam na Instagramie. Co dalej? Co jeszcze poleca, a czego zabrania jeść Janan Karataj? Oczywiście wszystkiego rodzaju słodycze, wszystkiego rodzaju przekąski, które możecie kupić w marketach, chipsy, ciastka, cokolwiek jest zabronione. Janan Karataj mówi, że wszystko, co zostało zapakowane w plastik, jest niejadalne. Gdzie się zaopatrujemy w produkty? W Turcji, wiadomo, bazar, sklepy z produktami regionalnymi, sklepy typu baharatczy, w których, czyli sklep z ziołami, z różnymi produktami sypkimi. Naprawdę jest bardzo dużo sklepów takich małych, tak jak coś w rodzaju sklepów dzielnicowych, w których można kupić bardzo dobrej jakości produkty regionalne i dużo bardziej zdrowsze, zdrowe niż te z marketu. Z jednej strony, tak jak sobie myślę, Janan Karataj próbuje pozytywnie wpłynąć na, ta jej dieta pozytywnie wpływa na turecką gospodarkę, bo pomaga, wspomaga gospodarstwa rolne, bo przeważnie tam się zaopatrujemy. Osoby, które stosują jej dietę albo jej styl odżywiania, muszą robić albo właśnie zakupy na bazarze u rolników, albo od razu kontaktują się z rolnikami i kupują po prostu przez internet, robią zakupy w gospodarstwach rolnych, a nie właśnie w marketach. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja też tak przede wszystkim właśnie tak robię zakupy. Ostatnio kupiłam chleb. Nie kupujemy już chleba już od dłuższego czasu, od wielu lat. Wielu. Może 5, może więcej. No ale dosyć długo. Nie kupujemy w ogóle białego chleba. Wcześniej ja piekłam chleb. Hodowałam zakwas i piekłam chleb. No ale w tej chwili taki chleb na zakwasie można kupić zarówno w niektórych piekarniach w mieście, ale też na wsi. Turczynki
od wielu, wielu lat, mogę nawet powiedzieć od wieków, na wsi pieką chleb w specjalnych piecach i właśnie pieką chleb na zakwasie. Ich chleb jest trochę inny, wygląda inaczej, jest taki duży. Ja mam już chleb zamrożony, nie będę Wam, nie będę wyjmowała, pokazywała, ale kupuję raz chleb raz w miesiącu, następnym razem po prostu nagram Wam produkty, zrobię film o produktach, które kupuję, bo to są takie o tych wiejskich produktach właśnie. Myślę, że będzie ciekawy, bo to są trochę inne produkty niż kupujecie Wy w Polsce. I ten chleb właśnie jest dostępny na wsiach, dostępny jest również na bazarze, ale ja kupuję na wsi ze względu na to, że akurat te kobiety, które przygotowują ten chleb, przygotowują go z mąki z samoprzy, z karakulczyk i staram się właśnie, żeby nie było w tym chlebie mąki białej. Białej, takiej typowo przetworzonej mąki. Janan Karataj ogólnie uważa, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia owoców. Może nie tak całkowicie, ale uważa, że ze względu na to, że owoce są, mają wysoki indeks glikemiczny, nie wpływają dobrze na nasz organizm. Wystarczy, że będziemy jeść świeże warzywa, witaminy, mikroelementy otrzymamy właśnie z warzyw, a nie, nie musimy jeść owoców, żeby dostarczyć organizmowi potrzebne witaminy, bo na przykład witaminę C mamy w kiszonej kapuście. Janan Karataj poleca jak najbardziej kiszonki, domowy jogurt i zupy. Ale zupy, muszę Wam powiedzieć, że poleca zupy takie, jak jemy w Polsce. Tutaj w Turcji takich zup jest bardzo mało, niewiele, chyba tylko kelle paça i temu podobne, i jej podobne zupy. To są zupy na bulionie, na wywarze z kości. Wywar jest gotowany przez 12 godzin, dokładnie tak jak bulion czy rosół w Polsce. Tak więc Janan Karataj poleca tego rodzaju zupy. Takie polskie, można powiedzieć, polskie zupy. Aha, zapomniałam o najważniejszym. Janan Karataj powtarza zawsze, że nie tylko dieta jest ważna i nie tylko ona, sama dieta nie sprawi, że schudniemy albo będziemy zdrowi. Musimy uprawiać sport. Według Janan Karataj powinniśmy codziennie przynajmniej spacerować dwugodzinny, czy nie dwugodzinny, przepraszam, a dwukilometrowy spacer jest taki codzienny spacer, jest wskazany dla zdrowia, albo sport, czy ćwiczenia w domu. Wszystko jedno, to już zależy od nas, ale dla Turków, którzy są społeczeństwem raczej siedzącym, zaleca dwukilometrowy spacer. Przynajmniej w ten sposób mogą się rozruszać, tak? Bo wiadomo, Turcy uwielbiają sporty, uwielbiają piłkę nożną, no ale w telewizji uwielbiają oglądać, a nie sami ćwiczyć. Teraz przyszedł czas na mnie. Żebym to ja się zwierzyła Wam, jak to się odchudzałam z Janan Karataj. A więc w moim przypadku wyglądało to tak, że zaczęłam chyba 4 czy 5 lat temu, jakoś tak to już sporo czasu minęło, kiedy ja zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać jej wypowiedzi. Po prostu zgłębiłam tę dietę Janan Karataj i
Ogólnie muszę powiedzieć, że kiedy stosuję ten typ, ten styl odżywiania, jest wszystko w porządku. Chudnę, nie ma problemu, ale kiedy zaczynam, kiedy ją zostawię, odstawię na bok, na przykład kiedy pojadę do Polski, niestety kilogramy wracają, co widać po mnie. Tak jak mówiłam, zobaczcie sobie filmy zeszłego roku z grudnia czy z listopada i obecne. Przez długi czas nie stosowałam tej diety. Próbowałam na różne sposoby zrezygnować z glutenu, bo ja dodatkowo mam nietolerancję glutenu, więc muszę z niego zrezygnować, ale jakoś mi nie wychodziło, nie wiem. Ten koniec ferii tak mnie zmobilizował, to objadanie się hamburgerami, innymi frytkami, chipsami. Koniec ferii właśnie zmobilizował mnie do tego, żeby wrócić do diety karataj, właśnie modyfikując ją tym, że zrezygnuję całkowicie z glutenu i laktozy, bo ona źle na mnie wpływa, źle wpływa na mój organizm. I następny film, może nie następny, ale za tydzień pokażę Wam, co, jak wygląda mój jeden dzień z dietą właśnie karataj. Co jem? Pokażę Wam produkty, których używam tutaj w Turcji. Muszę powiedzieć, szczególnie dla osób, które mają nietolerancję glutenu, muszę powiedzieć, że w Turcji jest bardzo dużo produktów bezglutenowych. Właśnie wydaje mi się, że to wszystko właśnie dzięki diecie karataj, że to ona zaczęła propagować właśnie takie produkty, no i zaczęło być coraz większe zapotrzebowanie na takie produkty i powstało wiele firm. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że zarówno ryż, jak i kukurydza, według Janan Karatajm, przez organizm odbierane są jako gluten. A więc, na przykład, makarony, w których jest mąka kukurydziana, skrobia kukurydziana czy ryżowa, albo produkty właśnie w marketach, jakieś bezglutenowe chleby, bezglutenowe mąki, bezglutenowe ciasta, które zawierają mąkę ryżową albo mąkę kukurydzianą, według Karatajm, nie są zdrowe. Te wszystkie mieszanki bezglutenowe zdrowe nie są i powinniśmy ją zastępować, je zastępować mąką na przykład z ciecierzycy, soczewicy, grochu, fasoli. Takie mąki są dostępne w Turcji. Mąka kokosowa na przykład, mąka karobowa. Naprawdę wachlarz produktów bezglutenowych jest coraz większy i coraz lepszej jakości. Tak więc, jeśli kupujemy makaron bezglutenowy, my tutaj w Turcji staramy się kupować taki bez mąki ryżowej i bez mąki kukurydzianej. Nigdy bym się nie spodziewała, że w Turcji ten sektor tak się rozbuduje, będzie naprawdę tak dużo tych produktów dostępnych. Tak więc, tak jak mówiłam, postaram się zrobić zakupy i pokazać Wam, jakie produkty używam. Pokażę to, co mam w domu, z tych właśnie zdrowych produktów, które polecają dietetycy, a zaczęła je polecać na samym początku właśnie Janan Karataj. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że przekazałam jakieś ciekawe informacje. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o takiej diecie. Bo wiele osób w Turcji uważa, że to jest tłust, że dieta Janan Karata jest tłusta, jest mięsna. I ja tak nie uważam, bo jak najbardziej osoby, które jedzą warzywa, wegetarianie, jak najbardziej mogą stosować tą dietę. Nie musimy jeść mięsa. Wystarczy, że jemy dużo strączków.
Więc napiszcie, co sądzicie o tej diecie, czy bylibyście w stanie taką dietę stosować. Dietę nie tylko po to, żeby schudnąć, ale ogólnie jako zdrowy styl odżywiania. Ja wracam już do takiej diety, choć tak naprawdę nigdy z niej nie zrezygnowałam, bo staram się jeść w ten sposób już dobre kilka lat, ale wiadomo, że oprócz tej zdrowej części posiłków są też te mniej zdrowe. No ale teraz wracam całkowicie do zdrowego odżywiania. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żebym schudła. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Ryszy rys.